Ulga na start jak ją rozliczyć? Za chwilę pokażę Ci, jak w szybki i prosty sposób skonfigurować ustawienia składek ZUS w taki sposób, aby ulga na start była uwzględniana w Twoich rozliczeniach. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez 6 miesięcy nie muszą opłacać składek społecznych ZUS. Zamiast standardowego ZUS-u Przedsiębiorcy opłacają jedynie składkę zdrowotną. Korzystanie z ulgi na start nie jest obowiązkowe. Okres sześciomiesięcznego zwolnienia z ZUS należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca może korzystać z kolejnej ulgi, czyli preferencyjnego ZUS-u. W takseon aby uwzględnić ulgę na start, wystarczy wejść do sekcji ustawienia: prawy górny róg ekranu, obok adresu e-mail. Następnie w obszarze zatytułowanym Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych, obok pytania: Czy możesz korzystać z ulgi na start?, należy zaznaczyć tak. Dzięki temu przez okres 6 miesięcy program będzie naliczał jedynie składkę zdrowotną. Wybrane ustawienia możemy zweryfikować w sekcji rozlicz okres w obszarze zatytułowanym Zapłacone składki ZUS. A teraz spróbuj zrobić to samo dla swojej firmy i przekonaj się, jakie to proste.